Witajcie, dziś tak trochę zaczynam od przejazdu. Niestety muszę głos podkładać, bo mikrofon w kabinie bardzo źle zbiera. Tu tak kilka informacji. Prędkość 10 na godzinę, obroty na wałku 370-380 i tu może będzie widać, jak nie to później, wydatek wody jest 40 do 43 litry na minutę, ciśnienie 12 do 13, tak to pokrywa, no akurat 720 litrów ze względu na to, że tak akurat mi było potrzebne na tamtą działkę. I to jeszcze kilka informacji takich, nie wiem, dodatkowych, może gdzieś tam pominąłem. Słuchajcie, wysokość koluby, nawet miarkę gdzieś znalazłem. Mniej więcej stoi w poziomie, no to całkowita to jest 2,90 w tym momencie, licząc od końcówki. Jeśli dołożymy te parę centów na górze, no to wyjdzie nam 3 metry, niemal. Oj, spadło, dobra. Także to wiecie. Cóż jeszcze? Tu przy dolnej części, mamy 160 od ziemi. Co jest dosyć fajne i bynajmniej dla mnie, to to, że ta pierwsza końcóweczka, słuchajcie, macie ją na 60 cm. Więc dopryskanie od dołu, jeśli chodzi na przykład o bawełnicę czy coś, czy jeśli są puszczone drzewa dosyć nisko, no to tu nie ma żadnego problemu, nie trzeba nic przyginać, bardzo ładnie zawija na dół w takim ustawieniu jak mam, czyli praktycznie oryginalnym, bo ja tutaj nie przestawiałem nic z klapek. Cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? Ważna rzecz, żeby tak było z linijką w ręku. Teraz sobie wyjdę. O, nazwijmy to, tu się nam kończy koło. Mniej więcej. I już wam pokazuję. Rozstawa kół 170 cm. Można to jeszcze troszeczkę rozszerzyć. Jak sobie zerkniecie pod spód, to wszystko jest na dwóch śrubach. Nie wiem, czy to widać. I można sobie jeszcze to rozszerzyć. Koła, nie wiem, te 10 centów na pewno. Do 10 centów raczej powinno być ok. Na razie u mnie trzeba nic rozszerzać. Dobrze się mieści tak jak jest. No, błotniki też tutaj można jeszcze wysunąć troszkę, więc podejrzewam, że te 10 centów to by zdało egzamin. I co jeszcze najciekawszego? Pytaliście, czy bardzo te dwa wentylatory wpływają na zużycie paliwa, na to, że opór jest większy. W porównaniu do optimumki, którą mam, starą, to tak naprawdę te wentylatory, nie wiem, może jakieś 5%, nie więcej. Naprawdę nie jest to jakoś bardzo odczuwalne, żeby tutaj stawiały większy opór. Na pewno jest troszkę większy opór, ale nie jest to odczuwalne. Ale przez to, że właśnie jeżdżę wyższym biegiem na niższych obrotach silnika, bo na wałku przy robieniu 700 litrów na hektar, obroty na wałku tak do 380 i wydatek cieczy wtedy mam około 40 litrów na minutę przy 10 barach, przy 10-11 barach, i wtedy jadę całością, obie strony, i bardzo ładnie się to sprawdza. Co jeszcze? Mówiłem właśnie, że wszystko jest w ocynku. Co do tego ocynku, no to jeśli jakość tego ocynku będzie taka sama jak przy starej beczce, no to tutaj nie ma się o co martwić. Tam przy starej się nic nie działo, a bodajże ona ma już 12 lat czy coś, więc no naprawdę tam nie ma się czego czepić co do ramy i tak dalej. Kolumna tu też jest w ocynku, bynajmniej ta część kolumny oczywiście, bo tu mamy żywicę i jak po każdym pryskaniu możecie sobie zobaczyć, ile robactwa zostaje na wentylatorach. Dobra, to chyba z tych najważniejszych pytań, jakie ktoś tam kiedyś wrzucił, gdzieś podrzucił. Tak, sprawdza się sprzęt, komputer to jest jednak porządna sprawa, dwa wentylatory tym bardziej. No i na razie działa. Pobrałem próbkę, jak widzicie, z tego drzewa. Zobaczcie, to jest troszkę nie widać, ale uwierzcie mi, to jest obsypane tarczkami, akurat to. I to porozcinam, zobaczycie sami. To jest całe, tutaj cały pień jest obsypany tarczkami. Także to jest takie moje drzewo wskaźnikowe. I po prostu zobaczycie, co się dzieje. Zobaczcie, tu na pniu wszędzie są tarczki. To będzie sporo podkładania głosu akurat w tym filmie. Tu szukałem tarczek na pniu. Znalazłem kilka i tak naprawdę próbowałem w nich pogrzebać nożem, sprawdzić, co tam się dzieje. Zobaczcie, tu są akurat nieliczne, gdzieś na sandarze jakieś znalazłem pojedyncze. I tu nie ma tego tarcznika jakoś tam wiele. Tu akurat tapeciak poszedł w ruch, to było pod ręką. Jak zobaczycie, pod tarczką, jak się to obetnie, no jest tam larwa, tylko że cały czas się zastanawiam, czy ta larwa jest w ogóle żywa. Tu jeszcze trochę ostrości połapać. Za chwilkę. No i oczywiście namierzyć. Warunki polowe, więc wybaczcie mi za targanie ekranem, za targanie tutaj lupą. Ale naprawdę no, ciężko w polu sobie tak to ponamierzać. No, drugi raz po prostu wezmę do domu kawałek kory i posprawdzam. No i zobaczycie, to jest to, co jest pod tarczką. I naprawdę nie wiem, czy to jest żywe, czy to jest martwe. Po naciśnięciu tego tam nie wylatuje żadne wnętrzności, żaden sok, więc mam nadzieję, że to jest ususzone, martwe. No ale to się chyba okaże za 2-3 tygodnie, jak tak naprawdę zaczną te larwy migrować, bynajmniej u mnie. Tak jak widzieliście, mam tam drzewo wskaźnikowe, na którym są same larwy, same tarczki, przepraszam. No i zobaczcie, tak to by wyglądało. Naprawdę tam w filmie sobie możecie postopować, bo ciężko mi tutaj na kamerze było to jakoś tak oddać. No oczywiście troszkę ten obraz jednak z ręki źle wygląda, ale najważniejsze rzeczy chyba udało mi się tam złapać, wyłapać. O, tu jeszcze próbuję poustawić to wszystko. O właśnie. No i po zgniecieniu tego to no, nie wydaje mi się, żeby to było żywe. No i tu oczywiście to mi gdzieś później upadło, zginęło. Tutaj poprzybliżamy trochę, zobaczycie, bo chyba się ta larwa odwróciła. No i tak to wygląda. Nie wydaje mi się, żeby to było żywe, aczkolwiek mogę się mylić. Nie wiem, najlepiej byłoby, kurczę, gdzieś to powysyłać, odciąć kawałek kory, wysłać do kogoś, kto się na tym tak naprawdę zna. Nie wiem, może tutaj próbuję podesłać gdzieś komuś jeszcze. No ale to zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. No i tu za chwilkę już Wam pokazuję. To jest właśnie na drzewie tym wskaźnikowym. Tarczka obok tarczki. Naprawdę wygląda to, jakby, nie wiem, to drzewo miało jakąś guzowatość albo coś. Po prostu jest usiane tarczkami, ten pień od dołu. I tu właśnie z tego drzewka właśnie pobrałem sobie próbkę, którą później zobaczycie. I te tarczki odchodzą dość, pod nożem oczywiście, dość łatwo. Tu troszkę jeszcze pozumowanie. I próby właśnie złapania ostrości na tym, co trzeba. No i zobaczcie, to nie wydaje mi się to żywe, ale ja się mogę mylić. I akurat na tym drzewie, na tym pniu jest no masa. Jeśli to zacznie się wylęgać, no to będzie to widać. Będzie to wyglądało, jakby ten pień się ruszał. No i tu nadal, tu właśnie odcinałem kawałeczek. Nie udało się. Później się wziąłem i odciąłem troszkę inaczej. O, właśnie ten kawałek, który teraz widzicie. I po prostu go sobie zabrałem, przeniosłem, poustawiałem. I tu właśnie podnosiłem te tarczki. Zobaczcie. Fajnie to teraz widać. To jest już typowo na kolanie, nie na drzewie robione, więc troszkę lepiej to powinno być widoczne. Oczywiście zoomowanie. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tak wygląda to, co się znajduje pod tarczką. I jeśli ktoś z takiego filmu może wyciągnąć jakieś wnioski, czy to jest żywe, czy to jest martwe, no to byłbym wdzięczny. Mi wydaje się to na martwe. Tu kolejna tarczka. Jeszcze troszkę ostrości, połapanie. To akurat się tak odginało, to cały czas zakrywało tą larwę, no bo to chyba larwa jest. No i widać, że to no po naciśnięciu tego po prostu nic z tego nie wypływa. Jest to jak gdyby, nie wiem, pusty woreczek. I to przechodzę do kolejnej, bo tamta oczywiście uciekła, gdzieś zginęła. No niestety tak wygląda namierzenie tapeciakiem na milimetry czegoś, co też ma kilka milimetrów. Ale w końcu się to udało. Zobaczcie. I tak wygląda to, co jest pod tarczką. I tu będzie właśnie widać, jak to rozedrę. Tu troszkę ostrość uciekała. O, właśnie widzicie? Rozcięte. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest martwe, że tam w środku nic nie ma, ale tu się muszę chyba mądrzejszych poradzić i żeby ktoś jeszcze na to inny zerknął. Jakimś innym, bardziej entomologicznym okiem. No ale zobaczymy. Zobaczymy, mam zaznaczone drzewo, gdzie te tarczki są, więc to będzie łatwe do lokalizacji. Tam jeszcze chyba zrobię specjalnie osobną opaskę na tym drzewie, żeby po prostu mieć jakieś wskazania, czy coś się z tego wykluwa, czy nie. O, tu kolejne. To naprawdę można tam ściągać te tarczki, o, właśnie w ten sposób. widzicie, tu jak gdyby no nie ma jakiegoś tam życia, nie ma żadnego soku wewnątrz tego. Więc to mnie troszkę napawa optymizmem. Tutaj na pułapce feromonowej nie widać żadnych zmian. Czy to cokolwiek? Nie, no nie widać. Powiem wam, też sprawdzałem pod lupą, już was nie chcę zanudzać. Nie widać tu nic, żadnego tarcznika latającego. No a co się dzieje na pniu, no to sami widzieliście. Jeszcze zerkniemy tu na owocówki. O, piękny przykład mam tutaj grzyba, proszę, powypalany. No i co? Pełna pułapka. Te owocówki to mnie normalnie do bankructwa doprowadzą. No ale cóż, tak to wygląda. Czyli nadal szukam tarcznika, czekam na to, żeby ten tarcznik się jakoś pojawił. Oby się nie pojawił, obym go tam troszkę przydusił tymi wcześniejszymi zabiegami, które były. Jeszcze jak jesteśmy, zejdziemy na siatkówkę, zwykłą siatkóweczkę. Kilka sztuk, bez paniki. Więc trzeba to cały czas monitorować. Zobaczcie tu, cały czas mszyca świeża próbuje nalatywać. Gdzieś tam, o, tu już jakaś większa kolonia się pojawiła. Dlatego też tu mszycę będę musiał zwalczyć, chociaż już ten wzrost tych pędów ma się ku końcowi, jak widzicie. No ale nadal jest tej mszycy sporo. Dobra, także widzieliście, co jest grane z tarcznikiem. I na razie nic tutaj się nie dzieje. Bynajmniej moim zdaniem się nic nie dzieje. A tu mamy Prince'a. I tu jest jeden czempionik. O, szampiona jest kilka sztuk więcej, a na Prince'ie goło. Dobra, będzie tego, wystarczy na ten tydzień. Miłej niedzieli życzę, trzymajcie się ciepło i pozdrawiam, cześć.